I oczywiście mam kobiet z wysokiej strony Kebus. Znowu wiatrak mi dutni, ale 31 stopni jest, no jest ukrop. Więc musi być niestety, przepraszam was. Dzisiaj odcinek o tym, dlaczego rynek wcale tak szybko nie upadnie, mimo wielkich spekulacji ekspertów bądź nie ekspertów, ale no rynek jednak potrzebuje naprawdę dużej ilości czasu, żeby upaść kompletnie, więc dzisiaj sobie o tym porozmawiamy i będzie trochę o Kopenhadze właśnie, także zapraszam do oglądania i zapraszam was na stronę SkinsMonkey, gdzie swoje skiny wymienicie. Z moim kodem KEBUS odbieracie bonus, darmowe $5 przy tradzie powyżej $100 oraz bonus do samego depozytu do wpłaty 35%, także polecam wbić, zerknąć, zobaczyć co i jak, bo masa skinów do wymiany, fajne crafty się trafiają, także wbijajcie, link standardowo znajdziecie w opisie. A my przechodzimy sobie do omawiania tego, co się w ogóle dzieje na rynku, bo wejdziemy sobie na Kopenhagę. I pamiętacie na pewno, jak był film, że ja powiedziałem, był film, czy rynek CS2 upadnie i jak Kopenhaga leci w dół i czy będzie to drugi Paryż. No na pewno to pamiętacie, jak oglądacie kanał. W każdym razie, no rzeczywiście te ceny były dosyć niskie, ale tak jak widzicie, po każdym takim mocniejszym spadku zawsze jest coś takiego jak odbicie. I w tym wypadku też się tak dzieje. Mamy odbicie, jest to oczywiście coś fajnego, ale coś bardzo naturalnego, bo kapsuła nie może być cały czas w dołku. Po prostu tak to działa. Ludzie później, jeżeli już sprzedadzą do pewnego momentu swoje kapsuły, wyprzedadzą się z inwestycji, no to później wiadomo, że tych osób jest coraz mniej, które chcą wystawiać po cenach po prostu niższych, czyli 86 groszy właśnie. No zobaczcie sobie, tutaj 2900, 1000, no zdecydowanie więcej. Tutaj tych sprzedanych, no tutaj troszkę więcej było. No i wiadomo, że w tych dołkach, no to na pewno jest dużo sprzedanych, bo ludzie wtedy skupują takie rzeczy. Ale no raczej jeżeli chodzi o listingi, to nie jest ich aż wcale tak dużo. Więc do tego bije, że po prostu na większości przedmiotów zauważycie to. Spróbuję sobie wejść na jakiś losowy przedmiot, żeby tą teorię jakoś tam potwierdzić. I wejdźmy sobie w wykres ogółem i zobaczcie, że tutaj też mieliśmy jakiś spadek i potem było odbicie. Potem znowu był spadek gdzieś tam połączony ze stagnacją i potem znowu było odbicie. Tutaj był mocny pik, to akurat bym na to nie patrzył, ale wejdźmy sobie tutaj. Mieliśmy spadek, mieliśmy chwilowe odbicie, mimo wszystko, mimo że cena jakby ogólna z tego i tak spadła, to odbicie było. I do tego dążę, o to mi chodzi, że nawet jeżeli rynek ma upaść lub być w naprawdę słabym stanie, to potrzeba na to naprawdę dużo czasu. Wiadomo, że wszystkie akcje Valve, update'y, nowe eventy robione na to samo kopyto mają duży wpływ na to, aczkolwiek no długa droga mimo wszystko do tego, także tak to wygląda, więc nie ma co panikować, no i czekamy, jeżeli chodzi o Kopenhagę, to będę was informował, no a Paryż, no to już totalnie tutaj na łeb na szyję leci, był chyba moment, że właśnie to nawet 30 coś groszy mogliśmy kupić Paryż, także tutaj już myślę, że dla Paryża nie ma ratunku, przynajmniej na najbliższy okres, bo może gdzieś tam w perspektywie długoterminowej, no wiadomo, zazwyczaj każdy przedmiot na Steamie w perspektywie długoterminowej prędzej czy później odda, ale no akurat Paryż, no to zajmie to długo, długo. Także to na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, yo!